ściągać na to dzieci ze szkół podstawowych i z przedszkoli i indoktrynować ich w ten sposób, przedstawiając fałsz o rzeczywistości naszego kraju, jest po prostu obrzydliwym draństwem ze strony panów Bodnara i innych, którzy tę turdę konstytucja rzeczywiście uprawiają. Oj, nieźle się tam musiało wyprawiać na tym turdę konstytucja całym, co? Sodomia i Gomoria. Pewnie się pomyliło imć cymbałowi Czarnkowi z jakąś pielgrzymką czy coś. Jakieś wspomnienia? Może. No, ale tak zwana przestrzeń publiczna w tej sprawie zawłaszczona została przez wrzeszczącą patokato prawicę. Według niej, jak widzicie zresztą na załączonych obrazkach, jakaś banda z Wyroli spędziła dzieci, żeby uczyć je aborcji. Na szczęście nie dodali, że radzili też jak to zrobić w domu, albo tam uczyli zabaw z wieszakiem. Ja tu zaprezentowałem oczywiście fragmenty tylko dwóch tytułów, ale dobrze wiecie, że jest tego więcej i jest to realizowane mocniej. A tymczasem, co się wydarzyło? No to, o, na przykład o tych przedszkolakach. No to zobaczcie. Jak widzicie, przedszkolaki przyszły. Dostały po baloniku, dostały po fladze i to państwowej. No, może gdyby były żółto-niebieskie, czy tam biało-niebieskie, papieskie, to problemu by nie było. Ale dostali polskie i jeszcze dostali ze słowem konstytucja. Dajcie spokój, jakieś karteczki. Dramat. Ale nie trudno się domyśleć, że głos w tej bolesnej sprawie zabrała pani małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Posłuchajmy. To nie są żadne interesujące tych młodych ludzi tematy. No i tu na chwilę pauza, bo będziemy musieli wrócić do tego akurat tematu w tej kwestii. Niestety, kurwa, będę musiał się z nią zgodzić, ale to później. Wręcz takie rzeczy i takie informacje, które szkodzą bezpieczeństwu psychicznemu dziecka. No pewnie, że jest niebezpieczny dla psychiki dziecka, takie pierdoły o wolności. No co innego pośpiewać sobie o jakimś koleżce, co każe spijać krew swoich ran. No, to jest jakaś konkretna sytuacja. Dobra, wystarczy już z tą krwią i ranami, bo się zżygam. A jeszcze Czarnek będzie mówił, więc trzeba zostawić coś na żołądku. Ale najpierw jeszcze fragment z tych Dobczyc i z tego Tour de Konstytucja, który nie napawa niestety optymizmem. Posłuchajcie, no, o tym zainteresowaniu tych dzieci i młodzieży tą konstytucją. Ajajajajajaj. Pytanie jest jedno i będzie na czas. Będzie na czas. Kto powie, kto jest w tej chwili w Polsce rzecznikiem praw obywatelskich? Imię, nazwisko. Palec do góry. Rzecznikiem praw obywatelskich to jest. A już nie. No? No nie, no słuchajcie, to naprawdę nikt nie wie? Nie na ucho, ja chciałbym... Nie ma chętnego, który by kto by odpowiedział? Googlują. A, googlujecie, tak? No fakt, możemy się wspólnie pośmiać, ale jakoś tak, no, słabo. A teraz rzućcie okiem i uchem na to, co tam naprawdę się działo na tej imprezie, że aż tak to rozsierdziło niejakiego Czarnka i całą tę jego półbrunatną załogę. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Także pamiętajcie o tym, że to są ważne przepisy. Na co dzień to tak się wydaje, że one są takie abstrakcyjne. Albo jak ktoś by was chciał bić, karcić, tak, że w Polsce jest to zakazane, możecie się powoływać na konstytucję.
I niezależnie, czasami jest tak, że ponieważ jest rząd, jest pan ładny w garniturze, elegancko i on taki jest ważny. No i wszyscy. To nie znaczy, że mądry, to po pierwsze. To nie znaczy, że ma prawo do czegokolwiek, żeby wam nakazywać, jeżeli nie jest. To nie znaczy, że ma rację. Dokładnie tak. Dlatego czekajcie konstytucję. Bo słyszałem w mediach, że dlaczego prezydent kłamie konstytucję. Także jak słyszałeś to ja ci mogę potwierdzić, że to niestety wszyscy nad tym bolejemy, bo prezydent powinien nas bronić, ale zdarzyło mu się, że złamał konstytucję. Natomiast jest w konstytucji taki sąd specjalny dla polityków, też dla prezydenta. On się nazywa Trybunał Stanu. I jak stwierdzi się, że prezydent tą konstytucję złamał, no to ten Trybunał Stanu go może kiedyś osądzić. Więc prezydent, tak jak my wszyscy, musi przestrzegać prawa. On też może odpowiadać. Tylko nie przed takim sądem zwykłym, tylko przed Trybunałem Stanu. Zapamiętasz? Trybunał Stanu. Taki, co sądzi najważniejsze osoby w państwie. Także prezydent też nie jest bezkarny. Ale dzięki za to pytanie. No to sami widzicie, że wszystko jasne. Nie mógł tego znieść. No. Ma swoje powody. Ja natomiast zleciłem wnikliwą kontrolę, pani kurator Małopolskiej, wnikliwą kontrolę tej szkoły, tego przedszkola, żeby wyjaśnić, jak to się stało, że nauczyciele zaprowadzili dzieci na ten happening polityczny i politycznie dzieci zostały wykorzystane do tego happeningu. Jeśli potwierdzą się nieprawidłowości i działania niezgodne z prawem, to wyciągniemy najdalej idące surowe konsekwencje wobec wszystkich osób, które rzeczywiście do tego się przyczyniły. O, bo oczywiście na msze, czy inne tam kościelne sytuacje prowadzać dzieci można, nawet, jak wiemy, trzeba. Jak wiemy z nauk pana Jądraszewskiego i jego wielkiego ucznia Czarneka. Sprawdźmy, jak to wygląda. A sprawdzimy to, rzecz jasna, zasadniczo pobieżnie. I wystarczy. W imieniu całej wspólnoty zespołu szkół numer 1 w Choszcznie witam księdza biskupa, absolwenta naszego liceum wraz z kapłanami, który będzie przewodniczył dzisiejszej jubileuszowej Eucharystii 70-lecia powstania liceum i zespołu szkół. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, dla was wszystkich szkoła niech będzie miejscem wzajemnego ubogacania się w wartościach. Amen. Ekscelencjo księże biskupie, są ślady, które człowiek zostawia na ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga. Obchodzimy dziś jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 imienia Bolesława Krzywoustego w Choszcznie. Lata, które minęły, naznaczone były pracą i wysiłkiem wielu ludzi. Bogu dziękujmy za ten wspaniały dzień, który On nam dzisiaj dał. Módlmy się za Kościół Święty, aby karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią, nieustannie wzrastał w świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Marka, aby z mocą głosili słowa prawdy powierzonej im przez Chrystusa. Módlmy się za rodziców, aby przekazywali swoim dzieciom wartości ewangeliczne i wychowywali swoje dzieci z miłością. Koncert połączony z mszą świętą odbył się w kolegiacie świętego Michała Archanioła. Uroczystość to druga część obchodów 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mszę dziękczynną poprowadził ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej.
Tematem przewodnim homilii biskupa Nitkiewicza była prawdziwa mądrość i zaufanie do Boga, które odnoszą się do każdego człowieka, również twórców muzycznych. Uczniowie szkoły muzycznej odznaczyli również biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz księdza Rafała Kułagę specjalnym medalem. Poczet do poświęcenia sztandaru Westów. Przyjmujemy ten sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumienie wypełniać nasze obowiązki i być godnymi reprezentantami ze szkół techniczno-zawodowych imienia Jana Pawła II w Żyrominie. Przyszła szkoła do kościoła, by pogadać o pierdołach. Zobaczcie, posłuchajcie, o co modlić się mają te dzieciaki. Proszę. Módlmy się za kościół w Polsce, wzmocniony przykładem i nauczaniem Jana Pawła II, aby rozważając chwalebne karty swojej historii, prowadził w przyszłość nowe pokolenia. Módlmy się za powołanych do służby na wyższych stanowiskach państwowych i samorządowych, aby w każdej chwili życia pamiętali, że wszelka władza od Boga pochodzi i z Bogu zdadzą z niej sprawę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Policja! Przy okazji tej wizyty dowiecie się m.in. co łączy policję i księży. Łączy na wieki. Że niby proszę, że jak? Policja i Kościół mają te same podstawowe wartości. Służba bliźniego i chrześcijańska miłość są ze sobą w ścisłym związku. A, czyli dobrze usłyszałem. No to okej, tak, tak mi się tylko... Tak się zastanawiałem, sorry, w ogóle. Luz, dzięki, łobie. A teraz najlepsze. Piosenka. Przebój. Inspiracją do powstania hymnu były uroczyste obchody Dnia Patrona oraz poświęcenie i przyjęcie nowego sztandaru szkoły. Autorem słów jest pani Ewa Janulewska, wicedyrektor szkoły. Muzykę stworzył pan Krzysztof Błaszkiewicz, kierownik szkolnego internatu oraz opiekun szkolnego zespołu wokalno-muzycznego. Hymn odśpiewa uczeń szkoły Jakub Zimny. Baczność do hymnu szkoły. Wśród mej szkoły każdy staje, zachwytem chce poznawać świat. Zapałem, wiarą, rozumu, darem mądrości chcę przemierzać szlak. Wiele zawodów poznasz tutaj, w szkole możliwości wielu. Bo jesteś cząstką tej społeczności, człowieku, uczniu, przyjacielu. Zespół szkół techniczno-zawodowych to nasza powiatowa chluba. Jan Paweł II nam patronuje i wszystko zawsze nam się uda. W szkole masz życie i rodzinę, przyjaciół i nauki czas. Biegnij po mądrość, przyjacielu, do skarbca wiedzy odsłoń głaz.
wiele przeżyjesz tutaj jeszcze. Wszak naszej tradycji tu są włości. Przewodzić będą ci wielcy wieszcze, prowadzić do doskonałości. Zespół szkół techniczno-zawodowych to nasza powiatowa chluba. Jan Paweł II nam patronuje i wszystko zawsze nam się uda. Zespół szkół techniczno-zawodowych to nasza powiatowa chluba. Jan Paweł II nam patronuje i wszystko zawsze nam się uda. No dobra, i możemy się tak pośmiać z tej piosenki. O, z tekstu warto, ale jestem pewien, że część z was już potrafiłaby tę piosenkę zanucić, a to jest cecha wielkiego przeboju. A tak przy okazji też zastanawialiście się, jak wyglądała praca pani wicedyrektor z panem kierownikiem internatu, jak się tam, jak przebiegała. No dobra, wiecie, o czym mówię. Zespół szkół, ponad coś tam, tu twoja wielka sława, powiatowa, gminna i tubylcza. Ach, pani dyrektor, jaka pani jest utalentowana. No dobra, piosenka piosenką, fajny finał, ale żeby to nam nie odwróciło uwagi od głównego tematu. Spodziewam się, panie Czarnku, krótko mówiąc, że już od jutra wyślę pan, znaczy od poniedziałku, bo potem jeszcze niedziela, to którą trzeba święcić w międzyczasie, ale że wyślę pan swoje szwadrony w celu przeszukiwania archiwów szkolnych i tak dalej, gdzie nauczyciele wysłali dzieci na polityczno-religijną chucpę w szkołach państwowych, świeckich, laickich i tak dalej, nie? Tak mam nadzieję, bo skoro nie można czytać konstytucji dzieciom, no to myślę, że śpiewanie o krwi swoich ran, które leczą, no to też można by sobie darować. To na razie tyle. Wracamy. Jezus nie zmartwychwstał.